Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w The Sims 2 w moim prywatnym sejwie. Jesteśmy aktualnie w Miłowie. Tak jak widzicie, Miłowo jest przeze mnie bardzo przerobione. Zostały przeze mnie dodane już takie chodniki, różne takie budynki z modów. Chciałam po prostu upiększyć moje miasto. Mam również przedmieście stworzone, Sanmaishuno, ale nie będę go wam dzisiaj pokazywać. Dzisiaj siedzimy w Miłowie. Od czego by tu zacząć? Mam tutaj taką wielopokoleniową rodzinkę. Pokolenie, do którego dzisiaj wejdziemy, to jest drugie pokolenie. Zaraz wam wszystkie pokażę, ale też jest już trzecie pokolenie, które już jest dorosłe, ale będziemy u każdego wchodzić. Nie będziemy siedzieć u jednej rodzinki. Mam w planach czterech rodzinkach grać. Raz jedna, raz druga i tak dalej, i tak dalej. Więc teoretycznie nie wiem, jak mam nazwać tą serię. Bo chciałabym stworzyć z tego serię. I nawet nie wiem, jak mam nazwać tą serię. Ponieważ no nie może być nazwisko, ponieważ nazwiska będą różne. Mimo, że główne osoby są z tego jednego nazwiska. No ale jednak, tak? I myślałam, żeby przykładowo nazwać to The Sims 2, na przykład Oktawia i Marcel. A przy innej rodzince The Sims 2, Olivia i Kacper. Wiecie, o co chodzi, imionami. Nie wiem, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Według mnie ten pomysł jest okej. No bo mamy tutaj cztery rodzinki i dzisiaj wejdziemy do rodziców tej czwórki i będą urodziny, tak. Może wam tak pokażę pokrótce, gdzie te rodzinki mieszkają. Tu nie, tutaj. Tutaj mamy Lipiński, ale aktualnie to jest Moore, bo po prostu ta oto simeczka miała na nazwisko Lipiński, Lipińska jako kobieta. No i dzisiaj będziemy do nich wchodzić. To jest taka najstarsza głowa rodziny aktualnie. Drugie pokolenie. O, to jest drugie pokolenie. Dzisiaj będziemy do nich wchodzić i ich postarzać. Staną się seniorami. Jest mi tak cholernie przykro z tego powodu, naprawdę. Że oni staną się już seniorami. Ja naprawdę grałam nimi dość długo i jak mi smutno. Czekajcie, muszę ich odnaleźć. Tutaj. No. Tutaj mamy kolejną. Domek rodziny Lipińskiej. To jest rodzinny dom tej simeczki tutaj. Znaczy prawie rodzinny, bo on chyba się zmienił później. W innym grałam, ale go tu już nie ma. To jest brat. A, to jego syn. tak, to jest brat, tu już starszy. Dlatego siostra zaraz też musi do niego dołączyć. Tutaj po minucie, czy iluś, w końcu się włączyło. nie wiem, czy wasza dwójka czasami też tak działa. Te one kolejne. To jest trzecie pokolenie. To jest córka tych tutaj, a to jest jej partnerka. Tak, to jest jedna rodzinka, którą będziemy grać. To jest kolejna. To jest syn, a to jest partnerka tego tutaj, no i mają pieska. No, otwórzcie. To jest córka, to jest jej partner, a to babcia. Tutaj tego osobnika. Kolejnego syna wam nie pokażę, ponieważ jest w Sanmaishuno, ale tam do niego też przejdziemy. Że tak powiem, tak. Mogę też pokrótce powiedzieć, że gram również tą rodzinką przyjemniak. Tutaj ćwirami również. I tutaj. Ona nie jest tu, po prostu włosy im się skasowały. Tak, tutaj mamy Aleksandra Ćwiera, którą się ożenił. Chyba tak, ożenił z simeczką z rodziny. tak, a to jest jedna z córek przyjemniak. Tak, tą wolę. Jakaś przyjemniejsza jest, ta ciemniejsza. Angelika? Nie, Liliana. Liliana chyba ona jest, nie? No, że tak to wygląda. Tu mamy kolejną rodzinkę. A, tutaj też jest rodzinka. Tak, i to też jest simeczka. To jest córka brata tutaj. O, to jest córka. A, to i dzieci. Ale teraz wszystko zobaczycie na grzewie genealogicznym, jak wyjdziemy tu.
Tak. Czyli dajcie mi chwilkę i wejdę do gry. Już jesteśmy w grze i widzicie na ekranie mój domek, który sama zbudowałam. Jest śnieg, więc no kiepsko go widać w tym momencie, ale tak, sama go zbudowałam. I jest w stylu takim wiejskim, nawet w środku. No o to mi chodziło, bo wtedy miałam taką ochotę grać po wiejsku, tak trochę. No, nie wiem, czy jak wejdę w tym... A, ale nie, no śnieg nadal będzie. No, ho, tak widzicie. Tu mamy taki otwarty garaż z samochodem, który został zrobiony. Tutaj mamy taką szklarnię, nie nasz pies, cały domek z takim mini ogródkiem, z przeszkloną werandą. Werandą chyba, to jest chyba weranda, nie? Boże, już sama nie wiem. No i mamy tutaj sklep, kwieciarnię. Tak. Mini taki plac zabaw i dwa nagrobki. Popsie, Goldenie, tak, Golden Retriever i tutaj po mamie mojego Sima. Dobra, przejdźmy teraz do śniegu. Mama nazywała się Tatiana Moore, a tu mamy delfinę. Tak, to był piesek. Golden Retriever. Dobra. Przechodzimy tutaj. Może wam pokażę o tak ściany. Mamy tutaj eliksir życia, ponieważ ich trochę odmładzałam. No bo jednak dzieciaki musiały wyjść z domu. Że tak to ujmę. Mamy tutaj taki hall. Przedpokój. Nie hol. Wiatrołap. Kuchnię. Dużo Simowi nie potrzebowali. No i tak to wygląda. Mamy tu jeszcze tort, ale nie mogę go skasować. Taki przedsionek z różnymi tam kartkami, tablica, klucze, telefon. Łazienka numer 1. Łazienka na dole. Taki oddzielony salono-jadalnia, oddzielona. Nie używałam nigdy takich barierek i użyłam tutaj, mi się mega spodobało. Salon jest taki malutki, no jedno siedzenie, kaloryfer, zdjęcia, zegar i telewizor. No, rzadko oglądają telewizję, bo nie za często im to daje. Mamy tutaj stół do jadalni, tu mamy chyba do... alkoholi? Tak. Książki. Schody na górę, gdzie zaraz przejdziemy. Biuro. Tu mamy statuetkę z wyjazdu. Mamy rybki. Klasyk. No i tutaj mamy kwieciarnię. Tfu, kwieciarnię. Boże, to nie jest kwieciarnia. Szklarnia. Tu mamy kwieciarnię. Tak. Mamy tutaj, jak widzicie, czwarty poziom, więc nieźle mi to poszło. I tutaj jest sypialnia. Zdjęcia ze studiów, bo oni razem na studiach byli. Młodzi, piękni, on miał wcześniej długie włosy. A tutaj chyba na jakiejś randce. Chyba z zaręczyn? No bo on garniak, to bardzo możliwe, że z zaręczyn. A tu mamy ukończenia studium. To jest przy tej dyplomacji ma Olivia, a tutaj Alex, tak. Tu mamy jakieś statuetki o malarstwie. Dobra. Nawet nie pamiętam, na jakie ona poszła studia. tutaj mamy chomiczka o imieniu Panda, bo to maść pandowa. Maszyna do szycia, ponieważ ona dużo szyje. Kolejna łazienka. Pokój do nauki i wcześniej do zabawy dla dzieciaków. Komoda z ubraniami, by się nie zmieściło w pokojach. I tu mamy pokoje. Dwie dziewczynki w pokoju jednym i dwójka chłopców w pokoju drugim. Tak. I może teraz przejdziemy do całej familii. Przedstawię wam na drzewie genealogicznym. Anna Scott. Całą rozgrywkę zaczynałam od niej. Potem ona poznała Marcela Lipińskiego. No i z tego małżeństwa wyszło dwójka dzieciaków, Teodor Lipiński oraz Olivia Moore aktualnie. Teodor ma trójkę dzieci, Izabelek, Damiana i Tomasza z ich matką Julią Coleman.
która również miała rodziców i ma siostrę Jolantę. Tak? Jolanta. Tak, Jolanta Ćwirt. No i widzieliście ją. Ona ma takie włosy aktualnie. Tak. Ona żyje. Julia umarła na raka po porodzie z Tomaszem. Izabela to jest najstarsza córka. Ona wyszła za mąż za Jana Bejna, którego widzieliście, i ma dwójkę dzieci, Hannę i Franka, ze starszym człowiekiem. Tak, ze starszym mężczyzną, który umarł dość niedawno. Tak. No i poznała Bejna, no i tak wyszło. Tutaj kolejny w kolejce, który się urodził, jest Damian. On nie ma nikogo i nie zamierza mu nikogo dawać. A najmłodszy to Tomasz Coleman, który jest... Jego partnerką jest chyba Nina Caliente, która ma syna z Lotarią. Że tak to potworzyłam. Teraz przejdźmy do Oliwii. No i tak jak mówiłam, ona wyszła za mąż za Alexa Moore, który miał matkę Tatiany Moore, tak. No i tutaj wyszła czwórka dzieci. Dwójka? Tak, no bo dwie pary bliźniaków, o tak to można nazwać. Gabriela i Alan to jest jedna para bliźniaków, a Selena i Oscar to jest druga para bliźniaków. No i tak jakoś wyszło, że dziewczynki są ciemniejsze, a chłopcy jaśniejsi, mają skórę po ojcu. Tylko że pierwsza para bliźniaków czarne włosy, wyszło tak jakoś, a druga para blond. To jest główna rodzinka, którą chcę grać, główna osoba, którą chcę grać, ale będziemy też wchodzić do pobocznych, bo tam w miarę historię mam. No, poza tym chcę pociągnąć dalej cały rodowód, tak? No i mamy tu jeszcze trzecie pokolenie. To jest najdłuższa rodzina, jaką grałam w The Sims 2 i naprawdę ich uwielbiam. No i tak przedstawiłam Wam całą familię. Możecie wstawać. Jakieś telefony, jakiś pies już tutaj nam brzęczy. Weź odbierz ten telefon. No, wstawaj, wstawaj. Zaraz pokażę ich z bliska. O. Tak wygląda... Znaczy, ona się godzinę użyła. Tak wygląda Oliwia. Jest bardzo podobna do swojej mamy, szczególnie z tymi włosami, bo nawet nie pamiętałam, że na starość jej mamie dawałam takie włosy. I ona też będzie miała na starość takie włosy. I ma elfie uszka. Tak. Co to jest? To taka góra gdzieś jest? Boże, przestraszyłam się. No to strasznie wygląda jakieś... Matko. To tamte... Jezu, ja się boję. Ja się zaczynam bać. Oto. Już takie góry tutaj. Dobra, never mind. Czy coś jeszcze mnie zaskoczy? Dobra, dobra, ja się nie patrzę. Ja wolę jednak tak z bliska patrzeć. Weź tutaj... Zaraz pościelisz łóżko. A to jest Alex. On ma całą skórę w piekach. Tak, tak wygląda Alex. Dzieci odziedziczyły zielone oczy, nie wiem po kim, on ma takie miętowe, a matka czarna, a dzieci odziedziczyły zielone. Idźcie to ogarniać, ty odbierz ten telefon. To nie możesz tego posprzątać, no nie możesz, co to? Oglądaj film. Czy Olivia? Tak. No chodź tutaj, mam... Córeczka do ciebie dzwoni. Okej, okay, krzyczy. Zaznaczymy sobie, oglądaj ten film. No, odnieś... Weź tu pościel to, ogarnij się. I tak jak widzicie, jeden dzień, no ale ja dzisiaj to zrobię, żeby, no, było. A, to już się zepsuło. Skończyli studia. Nie pamiętam jakie, ale jakieś skończyli. Tak, tak to można ująć w skrócie. Nie pamiętam jakie, ale jakieś skończyli. W związku z ich... pragnieniami. Ona tutaj miała magnat wydawniczy, ale nie wiem, czy ona to osiągnęła, czy nie, czy się kolejny wziął, nie wiem, ponieważ ona nie ma pracy. Tam pamiętam, że czasami taki bóg, że zimowie po ciąży nie mogą iść do pracy. Tak. A tutaj stać się szefem agencji wywiadowczej SimCity. On... Nie, to musiało się wziąć kolejne, bo ja pamiętam, że on miał superbohater i dałam mu superbohater po prostu, w sensie policjant. Pamiętam, że miał. To się kolejne skakuje. Zazwyczaj próbuję im zrobić aspiracje.
jeżeli jest taka, okej, co my tu mamy? Tu mamy kanapki, to wyciągnij te kanapki. Tak, ale nie bierz kolejne, nie bierz, nie, chodź skorzystaj, wyczyść, no i ty się będziesz kąpał. Tu możecie zobaczyć ich umiejętności, tutaj rangi. O, tak. Chyba Alan odziedziczył elfie uszka po mamie. Ty jeszcze jesteś głodny. Przygotuj sok bakłażanowy. A co? Aha, ładnie, ładnie. Tu mam Angelikę, tak. No ja ją zmieniłam. Włoski i tak dalej. Czemu ci się ta Kassandra podoba? Uspokój się. Uspokój się. Żadna Kassandra. Oni są jeszcze głodni. Trochę ich przegłodziłam. Wypiłaś? Wypiłaś. No i świetnie. Weź tutaj wyczyść na karm. I podlej wszystkie. I sprzedaj zbiorę. Ja kocham te kurtki. Ja wszędzie je daję, no niestety, bo są najfajniejsze. O, śnieg nam schodzi. Zapisałam sobie gierkę. Wiecie, no... Czasami warto zapisać tą grę. Bo już mi się zdarzyło 2 razy, że mnie wywaliło. Bo ja chcę tutaj poustawiać wszystko to, co bym chciała mieć na imprezie. Można zapraszać ludzi. Urządź przyjęcie, urodziny. Nie włącz, tylko, nie co to jest, tylko to włącz. I tutaj przyjaciele. Czy brata? Dobra, zaproś brata. Tak. I tak myślałam, że nie przyjdzie mi drugi raz Selena, bo ona chyba w pracy jest. Wizytowe, spróbuj. Masz coś fajnego? Chyba z wesela jeszcze. A ty co masz? Boże, jak mnie ta gra ladzi. Tak, no ale dobra, myślę, że będzie okej, niech będzie wizytowe. Ty masz to. Ale ładne, dobra. Dobra, nie tańcz, tylko obejmij, o. Pogadajcie. A, on już chipsy, no nie masz w domu? Aha, dobra. To może być chyba na miniaturce. To śmieszne. Śmiesznie. Gdzie jest? Zapytaj o. W jakim zawodzie pracujesz? O. Zapytaj się go, tak jak mama, wiesz. Hostessa. Hostessa? A, czekaj, tak? A, bo ona w kucharstwie. Tak, ona w kucharstwie. Tak samo jak brat. Im jakoś się wylosowało, że oboje chcieli być kucharzami. Nie wiem, czy oglądacie Miss Scarlet, ale na bank ją kojarzycie. Że tak, tam, jeżeli oglądacie Pomyłki, to wiecie, kim jest Iris i V. Prawda? Jeżeli oglądacie, to wiecie, kim oni są. No i tutaj mamy faceta, który ubiera się na czarno. Ma czarne włosy. Jego aspiracja to kucharz. Lubi gotować. I ma dziewczynę z fioletowymi włosami. Tutaj z Cornelią się trochę inspirowałam. Ale spodobało mi się, że to fioletowe oczy. Po prostu na nie kliknęłam i spodobało mi się. A że potem dałam, by zobaczyć z ciekawości fioletowe włosy, to jakoś mi się to spodobało i tak zostało. Tu żadna inspiracja, bo wiecie, jak jest z... w The Sims 2 z aspiracją. Nie wybierasz tego, tylko gra ci wybiera. No i tak wyszło, że kucharz. Czekajcie, ja cyknę fotę. Chociaż z tortem. Dobra. No. I teraz mi się nagle nie proszę nie skończy, nie wywal mnie z gry. Wiecie co? Ja może też zapiszę gierkę. Nie wiem, jak tu się oddal... O, tu jest. Dobra. Jej! Co myślisz o dziecku? Żadnego dziecka. Już macie 4. O, mam filmik. O Boże. O matko.
nikogo nie chcę postarzać razem z nim. Udało ci się, teraz możesz być emerytem, jeśli chcesz zadzwonić do pracy i zawiadom, że przechodzisz na emeryturę. Czeka na ciebie spora emeryturka. Zatem to właśnie czują ci, którzy zdobywają szczyt świata. Obecnie mam wrażenie, że moje życie jest usłane różami. Alex to już emeryt. Jako dorosły Alex zdobywa poziom aspiracji podpora rodziny. Fantastycznie, Alex nie mógł wymarzyć sobie lepszego życia. Ej, w sumie fajnie wygląda w tych włosach, w sensie pasują mu. Chyba tak mu zostawię. Ale nawet ładny jest. No nie powiecie, że jest brzydki. Ładny. Tak jak za młotu. I widzicie, on ma takie oczy, prawda? Takie turkusowe. A wszystkie dzieciaki mają takie. Po kim? To ja nie wiem. Po dziadku? Może, ale nie pamiętam, czy on miał zielone, czy nie. A, to tutaj masz. Krewny bierze ślub. Krewny wstępuje w związek partnerski. To też ślub. Tak? A tutaj zaręcza się. Dobra, bierze ślub. Nie powiedziałam wam, ale Alex jest zaręczony z Cornelią. Tak. No i dobra. Dawaj teraz ty. Tak, weź sobie tort. Zjedz go sobie. A czemu ty z tej strony? Ja nie wierzę. No, ale... No i widzicie? Widzicie, nie zdążyła. Nie zdążyła zdmuchnąć. Jest mi przykro. Bo nie zdążyła zdmuchnąć. Nie, no bo nikogo nie chce. Tak. No trudno, tak? No, co mam poradzić? No nie zdążyła, według mnie powinno to zadziałać. To chociaż weźcie ten tort, który jest tu. Wypijcie za swoje zdrowie. Za szczęśliwe małżeństwo i za super dzieciaki, tak. A nie, zostały ci ubrania, które miałaś wcześniej. A to fajnie, dobra. Dobra, to akurat fajne. To ci może dam to. Oczywiście gra mi się zacięła, bo przerwało mi nagrywanie i właśnie wszedł tutaj już do ekranu ładowania. Czekaj. Pokaż te swoje włosy. On wyglądał tak. Nie wiem, czy mu dać takie włosy, jak miał. Może dam mu włosy, jakie miał. No i teraz wyglądasz sexy, prawda? Czemu on się tu myje? Została godzina przyjęcia. O, tak mogę przybliżyć. Fajnie, nauczyłam się przybliżać grę. To też może być w sumie fajne na miniaturkę. Tak, pogarnij to śmieci i... Dobra, później ich wykąpię. Myślisz o wnuczęciu? Chyba tak. Chyba myślisz o wnuczęciu. Chciałabyś, co? Może już niedługo. No i idź spać. On ma taką niebieską piżamkę, a ty masz różową. No. No dobra. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Taki pierwszy odcinek z dwójki na moim kanale. No i z tej serii u seniorów po prostu. Tym razem. Nie tak szybko mi muli gra. Na spokojnie. Duch sobie chodzi, ale ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, zostawcie paczki w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!